Decyzja o tym, co robić po maturze, czy iść na studia, jaki kierunek wybrać, determinuje dużą część naszego wczesno dorosłego życia. Problem tkwi w tym, że specjalnie nikt nas do tego momentu nie przygotowuje. Dlatego dzisiaj powiem Wam, czy w ogóle warto na studia aplikować i czego możecie spodziewać się po tym, jak na wymarzony uniwerek już się dostaniecie. Zapraszam. Witam Was, kochani moi, ja jestem Michał i aktualnie jestem na czwartym roku kierunku lekarskiego na łódzkim Umedzie. Zanim przejdę do właściwego tematu tego odcinka, chciałem bardzo, bardzo podziękować za ostatnią aktywność na tym kanale i duży wzrost oglądalności, szczególnie pod materiałem. O tym, jak przeżyć liceum i niczego nie żałować. Do obejrzenia którego gorąco Was zachęcam. Pojawiły się pod nim komentarze, że dodałem ten film za późno, bo po prostu kończycie już swoją przygodę z edukacją ponadpodstawową, dlatego ten film jest ze specjalną dedykacją dla Was i mam nadzieję, że tym razem się nie spóźniłem. Myślę, że przed podjęciem decyzji o Waszej policjalnej drodze życia musicie pamiętać o jednym. Studia. Nie są niezbędne. W Polsce, mimo spadającego poziomu kształcenia, przynajmniej w moim odczuciu ja mam dwóch młodszych braci, nadal panuje błędne przeświadczenie, że do odniesienia sukcesu studia są po prostu niezbędne. Podejrzewam, że Wy sami nieraz słyszeliście od członków rodziny, że bez papierka daleko nie zajdziecie albo nie znajdziecie pracy. Oczywiście w tym zdaniu jest też trochę prawdy, bo są takie zawody, których po prostu nie będziecie w stanie pełnić bez odpowiedniego papierka i odpowiedniego wykształcenia. Sam jestem tego dobrym przykładem, bo przecież Przecież lekarzem nie da się zostać na własną rękę, a nawet jakby się dało, to bałbym się do takiego chodzić. Ale żyjemy w czasach, stety bądź niestety, w których studia po prostu straciły swój dawny prestiż. Dyplom ukończenia jakiegoś kierunku wcale nie świadczy, że opanowaliśmy dane umiejętności na zadowalającym poziomie, a duża część społeczeństwa po prostu nie pracuje w zawodzie, w kierunku którego odebrała wcześniej wieloletnie wykształcenie. Oprócz tego, że nie pracują w zawodzie, to często świetnie sobie radzą, co świadczy o tym, że uniwersytet wcale nie jest niezbędny do tego, żeby żyć dobrze i godnie. Ja sam przeciwnikiem studiowania nie jestem, natomiast nie jestem też jego wielkim propagatorem. I nie sugeruję Wam kompletnie w tym momencie decyzji, Musicie ją po prostu podjąć sami. Natomiast może już wiecie, że na uniwerek pójdziecie na pewno, na 100%. I zastanawiacie się, jak takie studenckie życie wygląda. Już zaspokajam waszą ciekawość. Główną i taką najbardziej uderzającą na samym początku różnicą między szkołą ponadpodstawową a szkołą wyższą jest koniec z prowadzeniem za rączkę. Brzmi strasznie, ale najgorszy jest początek, a potem już idzie z górki. Jak już na samym wstępie wspomniałem, do tego momentu kompletnie nikt was nie przygotuje. I jest to troszeczkę takie wrzucenie na głęboką wodę. Już od pierwszej klasy szkoły podstawowej często mamy wychowawcę albo innego nauczyciela, który nam pomoże, powie co robić, gdzie iść. Ale niestety, policeum już z tym koniec i nikt nie powie wam, jak aplikować na studia, gdzie i do kiedy złożyć papiery, jak zmienić kierunek. Nikt też nie zdradzi, jak i czego się uczyć. Nie powiedzą wam, w której sali macie zajęcia i jak dostać się w ogóle do budynku, w którym macie te zajęcia. Nikt nawet nie powie Wam specjalnie, co zrobić, jeśli jesteście chorzy. I tak, na studiach będziecie potrzebować już zwolnienia lekarskiego, jeśli chcecie usprawiedliwić swoją nieobecność na zajęciach. Generalnie wszystkie informacje musicie znaleźć sami i to nie tylko na początku studiów, ale. Ja już jestem po czterech latach studiowania i powiem Wam, że zawsze jest tak samo. Musicie wszystkiego pilnować sami i to Wy jesteście odpowiedzialni za Wasze sprawy. Dobrze pamiętam pierwsze tygodnie na pierwszym roku studiów. Nowi ludzie, nowy budynek, nie wiadomo co gdzie się znajduje i jak w ogóle mają wyglądać zajęcia. Ja miałem to szczęście, że znałem miasto, ale pewnie dla wielu z Was i to będzie nowe. Na szczęście z czasem wygląda to tak, że przyzwyczajecie się i nauczycie co i jak funkcjonuje. Na wielu kierunkach pierwszy tydzień albo pierwsze zajęcia z bloku są takimi zajęciami powitalnymi i służą do tego, żeby wprowadzić Was do studiowania. W trakcie trwania takich zajęć zazwyczaj tłumaczą Wam, na czym dane zajęcia będą polegać, jak je zaliczyć i gdzie będą odbywać się zajęcia, tak że będziecie mieli chwilę na oswojenie się. Powiem Wam szczerze, że na początku roku zawsze stresują mnie te same rzeczy, ale mówię sobie, że skoro wszyscy ludzie przede mną to zrobili, to chyba ja mogę. A skoro mi się udało, to Wam też na pewno się uda. Na studiach po raz pierwszy zetkniecie się z konceptem nieobowiązkowych lub Półobowiązkowych zajęć. I haczyk tutaj jest taki, że to do Was będzie należała decyzja, czy w ogóle w nich uczestniczyć. Choć brzmi to naprawdę świetnie, to łatwo się tym zachłysnąć, szczególnie osobom, które nigdy nie chodziły chętnie do szkoły. Nie jest też tak, że wszystkie zajęcia są nieobowiązkowe. Każdy przedmiot ma swój własny regulamin i tam wszystko dokładnie jest opisane. W większości przypadków, i nie mówię tu tylko o uczelniach medycznych, praktyczne bloki są obowiązkowe. Wtedy na początku zajęć Bądź na końcu, sprawdzana jest lista i zbyt duża ilość nieobecności często skutkuje niedopuszczeniem do zaliczenia przedmiotu. Radzę wam być czujnym. Z wykładami natomiast bywa już bardzo różnie. I przyznam się przed wami szczerze, że ja nigdy specjalnie gorliwie na wykłady nie chodziłem. Zawsze wolałem uczyć się ze skryptów, prezentacji lub książek i super łatwo rozpraszałem się w tłumie, dlatego takie wykłady były dla mnie po prostu stratą czasu i naprawdę drogą przez mękę. Dlatego chyba mnie rozumiecie, że jak tylko mogłem, to starałem się po prostu na nich nie pojawiać. Ale musicie sprawdzić sami, jaką metodę nauki preferujecie, bo to nie jest tak, że wykłady nie są przydatne. Jest to super forma nauki, szczególnie dla ludzi, którzy uczą się ze słuchu i lubią zadawać dużo pytań prowadzącemu. Aktualnie mój kierunek ma wykłady online, co jest super ułatwieniem, i mogę sobie w dowolnym momencie otworzyć taki wykład, nawet w weekend, jeśli tego potrzebuję. Generalnie, na zajęcia czy na wykłady najlepiej uczęszczać w taki sposób, żebyście nie mieli potem problemów ze zdaniem egzaminów w sesji. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, na studiach macie naprawdę niesamowitą swobodę w porównaniu do tego, jak wyglądało to w liceum. Ten czas, który macie, możecie naprawdę wykorzystać na multum różnych sposobów i trudno wskazać ten najlepszy. Część z was na pewno pójdzie do pracy, inni będą prężnie działać w kołach naukowych, drużynach sportowych lub organizacjach studenckich. W tym czasie możecie też po prostu skupić się na nawiązywaniu relacji i dobrej zabawie. No i jest jeszcze jeden ten najgorszy typ osób, który w wolnym czasie będzie nagrywał filmiki na YouTube a. o tych radzę wam się trzymać z daleka. Oczywiście macie pełną dowolność i nie musicie wybierać jednej opcji. Studia trwają przeważnie minimum 3 lata, więc macie naprawdę sporo czasu na to, żeby popróbować różnych rzeczy. Nie chcę wam mówić, że już od pierwszego roku powinniście grindować i skupiać się tylko na zdobywaniu doświadczenia do przyszłego zawodu, bo możliwe, że nawet nie będziecie pewni, jaki ten zawód w ogóle będzie. Uważam, że zarówno samorozwój, jak i socjalizacja przy piwie z rówieśnikami w życiu studenta jest równie ważna. Ważne, żebyście zachowali balans i zdrowe proporcje. Jak już przy dysponowaniu czasem jesteśmy, myślę, że warto wspomnieć o możliwości wzięcia urlopu na studiach. Jest to tak zwana dziekanka i może trwać jeden semestr albo i cały rok, generalnie zależy od uczelni i kierunku. W tym czasie cały czas pozostajecie studentami i możecie korzystać z różnych przywilejów z tego płynących. Warunki takiej dziekanki znowu różnią się w zależności od uczelni i kierunku. No, i często taki urlop można wziąć dopiero po pierwszym roku studiów, z danym pierwszym roku studiów. Po powrocie na uczelnię i zakończeniu takiej dziekanki wracacie do punktu, w którym zapauzowaliście swoje studiowanie. Ja z takiej możliwości nigdy nie skorzystałem, ale pomyślałem sobie, że taka informacja po prostu może Wam się przydać. Wraz z przeczytaniem pierwszego zdania z książki, i prezentacji bądź skryptu potrzebnego na następne zajęcia na studiach, Zaczynacie już uczyć się tylko i wyłącznie dla siebie. Nie ma rodziców wymagających od was konkretnej średniej. Czasem nie ma ocen i jest tylko zaliczenie lub jego brak. I jeśli dotąd uczyliście się po to, żeby uszczęśliwić innych, to mam dla was dobrą informację, bo wreszcie możecie z tym skończyć. Nie jest też tak, że średnia w ogóle się nie liczy, bo ma znaczenie w momencie, kiedy ubiegać się o stypendium albo chcecie skorzystać z jakiegoś programu wymiany. To rzeczywiście bywa wtedy ważne. Więc jeśli jedno z wymienionych jest waszym celem, to śmiało ruszajcie po piątki. Mam nadzieję, że wam się uda, tym bardziej, że czasem nie jest to wcale takie trudne do osiągnięcia. Ale jak już przy dostawaniu piątek jesteśmy, to niestety życie studenta no nie jest fair i nie zawsze więcej czasu poświęconego na naukę do jakiegoś przedmiotu zwraca się w postaci dobrej oceny. Czasem będziecie ślęczeć nad książkami i ledwo uda wam się wyciągnąć trzy, a czasem... Cień przed egzaminem weźmiecie jakiś skrypt, przeczytacie go raz i zdobędziecie łatwą piątkę. Nie ma co się zrażać, takie jest życie studenta. Dodatkowo bywa tak, że naprawdę z najtrudniejszych przedmiotów są najłatwiejsze zaliczenia i na odwrót. Tylko od Was będzie zależeć decyzja, czy warto się czegoś uczyć i ile czasu poświęcicie danemu zagadnieniu. Dlatego, żeby w ogóle z nauki na studiach czerpać przyjemność, to musicie w końcu zacząć uczyć się tylko dla siebie i cieszyć się z poszerzania Waszych horyzontów i zdobywania wiedzy. Jak mi zawsze powtarza mój tata, kiedy frustruje się, że uczy się czegoś niepotrzebnego, pamiętajcie, że wiedza nigdy nie ginie i może Wam się kiedyś przydać. Za to szczerze... Piątka w indeksie już niekoniecznie. Nie opuszczamy jeszcze tematu nauki, bo nie tylko nie będziecie wiedzieć jak się uczyć, ale nie będziecie też przez większość studiów wiedzieć w ogóle z czego się uczyć. Może powinienem powiedzieć Wam o tym wcześniej? ale do każdego przedmiotu istnieje coś takiego jak sylabus. Jest to takie kompendium, które zawiera w sobie wszystkie przydatne informacje do danego przedmiotu, tak jak np. ilość godzin, potrzebne do opanowania zagadnienia, warunki zaliczenia, czy też prowadzący przedmiotu. Ale też, jak się domyślacie, zawiera informacje o wymaganej literaturze. Niestety, często sylabus będzie mówił jedno a rzeczywistość drugie. I generalnie sylabus to jest hiper przydatna sprawa i pewnie nie raz na studiach będziecie z niego korzystać, jednak nie należy mu ufać w stu Najlepiej o to, jakich materiałów używać, z czego się uczyć, zapytać znajomych z roku wyżej, to jest najbardziej pomocne, albo po prostu takich, którzy przedmiot już zaliczyli. Ale nawet wtedy nie możecie być do końca pewni, że na tych samych materiałach Powtórzycie ich sukces. Bywa i tak, i jest to wtedy najlepsza sytuacja, że prowadzący danego przedmiotu wprost mówią, z czego korzystać, do czego zajrzeć, żeby dany przedmiot zdać. No i wtedy niestety nie ma zmiłuj, tylko powinniście zakasać rękawy i przeczytać książkę, którą prowadzący polecił, nawet jeśli ma tysiąc stron. Po prostu nie polecam wtedy szukać drogi na skróty, bo najczęściej kończy się to średnio. Nie powinniście dać się ogarnąć panice, tylko po prostu robić swoje, bo tak naprawdę nie ma innego sposobu na to, żeby sprawdzić, czy uczyliście się dobrze i z dobrych źródeł, jak napisać egzamin? Ale jest taka jedna rzecz, po którą wszyscy, naprawdę wszyscy na studiach koniecznie musicie sięgnąć, i jest to LSD. Nie bierzcie narkotyków, bo was zmiotą z plaży. Tak naprawdę chodzi mi o legendarną giełdę, albo jak to mówią na trochę gorszych uczelniach, bazę. Jest to nic innego jak po prostu taki ogromny zbiór pytań z zaliczeń z poprzednich lat. Bardzo często są to już opracowane zbiory ze wskazaną jedną prawidłową odpowiedzią. Ale nie zawsze bywa tak kolorowo i czasami musicie opracować takie bazy sami. Zawsze i tak zachęcam jednak do przejrzenia takiej bazy i konfrontacji tych odpowiedzi, które są tam zaznaczone jako dobre z rzeczywistością. Bo nie zawsze wszystkie zrobione są dokładnie. Jednak nieważne jak giełda będzie wyglądać, jak źle będzie spisana, zawsze, ale to zawsze przed egzaminem, radzę wam ją przerobić. Wykładowcy często będą opowiadać wam bajki, jak to giełda nie wejdzie, albo jak to układali nowe pytania, i nie róbcie, broń Boże, giełdy, bo wam się nigdy nie przyda, ale w tym momencie radziłbym wam ich jednak nie posłuchać. I oczywiście uczcie się z innych źródeł, ale zawsze zróbcie giełdę. Wiecie, ilość pytań, którą można ułożyć z danego tematu, jest po prostu ograniczona. Często też i tak pyta się o te najważniejsze rzeczy, co jeszcze zawęża pole poszukiwań, więc szansa, że powtórzy się jedno, dwa pytania albo będą po prostu pytać o podobne rzeczy, na które natraficie w takiej giełdzie, jest naprawdę bardzo wysoka. Jeszcze jedno, polecam wam rozwiązywać takie zbiory pytań w taki sposób, jakby troszeczkę był to już rzeczywisty egzamin, wtedy pozwoli wam to sprawdzić waszą wiedzę i da odpowiedź na to, czy jesteście dobrze przygotowani, jeśli nie mielibyście takiej giełdy, albo jeśli żadne pytanie, by się naprawdę nie powtórzyło, to czy bylibyście w stanie poradzić sobie na własną rękę? Zdecydowanie lepiej aktywnie wydobywać informacje niż bezmyślnie czytać odpowiedź po odpowiedzi. Jeśli ten materiał momentami brzmi dla Was dosyć pesymistycznie, to powiem Wam, że studia są naprawdę fajnym doświadczeniem. A na dużą część tej fajności składają się ludzie, których na studiach poznacie, bo na bank gwarantuje Wam to, poznacie super, świetne, wspaniałe osoby, z którymi spędzicie niezapomniane chwile. Jeśli macie trudność z nawiązywaniem znajomości, albo nie macie za dużo czasu, czy po prostu boicie się, że no nie uda Wam się nikogo poznać w trakcie trwania roku, w takim razie polecam Wam zainteresować się, czy na Waszej uczelni przypadkiem nie ma takiego wakacyjnego wyjazdu dla pierwszoroczniaków. Taki wyjazd zazwyczaj od Odbyła się we wrześniu i jest jeszcze organizowany przed startem roku akademickiego. Na UMEDzie coś takiego nazywa się obozem roku 0 i jest to organizowane przez studentów. Dlatego, jak możecie się domyślić, głównie polega to na zapoznawaniu się z rówieśnikami w pięknych okolicznościach przyrody. Poza tym, w trakcie studiów nie bójcie się na pewno nieraz będziecie mieć możliwość integrowania się przy różnych miłych napojach. Ale na początku roku po prostu pamiętajcie, że nie siedzicie w tym bagienku sami, i dookoła znajduje się mnóstwo tak samo przerażonych i zestresowanych osób jak wy. Świadomość tego troszeczkę pomaga opanować te emocje, a takie okoliczności naprawdę zbliżają do siebie ludzi. Jednak, mimo wszystko. Ludzie są super, ale znajomi ze studiów to nie to samo co znajomi z klasy. Nie zawsze będziecie mieć te same zajęcia, podobnych prowadzących czy też identyczne egzaminy. Nie będziecie mieć także takich samych możliwości rozwoju. Dlatego, jeśli będzie Was interesował jakiś fakultet czy ciekawy kurs, no to nie oglądajcie się na znajomych, tylko chwytajcie okazję. Brzmi to troszeczkę brutalnie, ale uwierzcie mi, naprawdę nikt nie powinien Wam mieć tego za złe. Jeśli wasi znajomi zapiszą się na jakieś zajęcia bez konsultacji z Wami, też się na nich nie obrażajcie. Jesteście już dorośli i od tego momentu samodzielnie pracujecie na wasz sukces. Nie zrozumcie mnie proszę źle. Nie namawiam w tym momencie do podkładania świnia albo zatajania jakichś informacji przed znajomymi tylko po to, żeby ich wyprzedzić. Od takich zachowań trzymajcie się jak najdalej i namawiam, naprawdę namawiam, że jak tylko możecie, to starajcie się współpracować ze swoimi kolegami z roku. Po prostu każdy z was ma pewnie troszeczkę inne pomysły na samorealizację i samorozwój a studia to jest czas, żeby te pomysły wcielać w życie. Jakby tego było mało, to każdy z Was buduje już swoje własne dorosłe życie. Dodatkowo często bywają bardzo duże różnice wieku na jednym roku, więc każdy z Was jest na troszeczkę innym etapie życia, a także po prostu jest więcej obowiązków i czasami trudno znaleźć jeden termin na wspólny wypad na miasto. Dla osób żądnych społecznych interakcji chcących naprawdę intensywnie rozwijać swoje zainteresowanie podczas studiów, Zawsze znajdą się jakieś ciekawe koła czy też stowarzyszenia studenckie. Uczestnictwo w kołach naukowych zazwyczaj jest darmowe i bardzo często nie wiąże się z żadnymi obowiązkami, no chyba że zobowiążecie się do tego, żeby prowadzić jakiś projekt czy pisać pracę naukową no to już troszeczkę inna para kaloszy. Możecie także działać w więcej niż jednym kole, może być ich nawet z 10, jeśli się wyrobicie. No i rezygnacja z uczestnictwa w takim kole często nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Co do stowarzyszeń, tutaj sprawa się ma troszeczkę inaczej. Bardzo często, jeśli chcecie być aktywnym członkiem takiego stowarzyszenia, musicie zapłacić niewysoką, ale zawsze składkę członkowską. Takie stowarzyszenia no mają troszeczkę korporacyjny vibe i nie mówię, że to źle, ale raczej stwierdzam fakt. Ich aktywność obejmuje różne dziedziny życia studenckiego, także te naukowe. Ale pamiętajcie, że uczestnictwo zarówno w kołach, jak i organizacjach. Nie jest waszym obowiązkiem i nie jest wcale potrzebne do tego, żeby ze studiów czerpać całymi garściami i żeby w pełni je przeżyć. Jak już możecie zauważyć, z całego tego materiału studia dają naprawdę ogromne możliwości. I zdecydowanie nie oznaczają jedynie nauki na zmianę z imprezowaniem. Nie oznaczają też parówek z czajnika na śniadanie i piwa na kolację. Możecie w tym czasie naprawdę rozwinąć swoje zainteresowania, otworzyć mnóstwo drzwi, zyskać super doświadczenia i nawiązać naprawdę Przyjaźnie na całe życie. To już chyba wszystko, co powinniście wiedzieć przed rozpoczęciem nowej drogi życia, zwanej studiowaniem. W komentarzach, proszę, dajcie znać, na jaki kierunek studiów wy się wybieracie i dlaczego, i czy w ogóle na studia się wybieracie, i też chciałbym wiedzieć, dlaczego. Jeśli jesteś nowy na moim kanale, to zasubskrybuj, bo będzie się działo. A w komentarzach, zostaw, proszę, motkę żarówki. Czarówki, bo zawsze mamy tutaj świetne pomysły. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny i Wam się podobał, a najlepiej pokażecie mi to po prostu zostawiając łapkę w górę. Ostatnia informacja, w czwartek nie wrzuciłem tego materiału, ponieważ przerzucamy się na wtorki. Okazało się, że wtedy więcej z Was ogląda moje materiały. Dzięki wielkie za uwagę, dzięki, że dostaliście do końca. Trzymajcie się, mam nadzieję, że nadchodzący tydzień będzie dla Was przewspaniały. Do zobaczenia. Cześć.